Witam serdecznie, pozdrawiam z Gdańska wszystkich uczestników i wszystkich, którzy będą oglądali czy późniejszą transmisję. Witam pana konsula, witam wszystkich historyków, znawców i specjalistów, między innymi relacji polsko-węgierskich, naszej pięknej wspólnej historii. W ostatnich kilkunastu miesiącach ukazały się dwie ważne książki dotyczące naszej wspólnej historii. Z jednej strony na polskim rynku po raz pierwszy tak bogata, obszerna biografia Pála Telekiego, wielkiego przyjaciela Polski, wybitnego europejskiego polityka, któremu także my wiele zawdzięczamy. A teraz dosłownie na dniach pojawiła się biografia Henryka Sławika. Mamy wobec tego biografię Węgra, biografię Polaka, obydwaj pięknie zapisani w naszej historii. Henryk Sławik będzie dzisiaj głównym bohaterem. Ja zwrócę uwagę na pewne wręcz symboliczne elementy związane z tym, że robimy to akurat na 23 marca, na Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, ważne święto narodowe Węgier, wprawdzie nawiązujące do wydarzeń z XIX wieku przede wszystkim, ale zwróćmy uwagę, że w Polsce od niedawna pojawił się jeszcze to akurat do biografii Henryka Sławika, ale także wielu wspierających nas Węgrów, także i do Pála Telekiego, czy chociażby jeszcze warto wspomnieć o postaci niedawno upamiętnionej, o Janosza Esterházyego. Chodzi o pewien wątek zachowania się ludzi, zachowania się narodów, ich przedstawicieli w czasie II wojny światowej wobec jednej z największych tragedii, jaką była zagłada, jaką był Holokaust, jakim była zagłada narodu, społeczności żydowskiej w skali światowej. Henryk Sławik przede wszystkim to ma w swojej biografii, ale pamiętajmy, że takie protesty miał także właśnie chociażby Esterházy, że taką działalność sprzeciwiającą się działaniom represyjnym, ludobójczym, ma także w swojej biografii Pál Teleki. Ja do tego Esterházyego tak bardzo mocno nawiążę, bo dosłownie tydzień temu upamiętniono go w Warszawie na Ursynowie pięknym, trwałym, pomnikowym upamiętnieniem. Przypomniano jego sylwetkę. Przypomnijmy, że Esterházy to arystokrata i to z dwóch wielkich rodów, Esterházych i Potockich, a zarazem to, co pięknie prezes IPN-u powiedział w Warszawie, arystokrata ducha. Wspaniała postać, która też pięknie uzupełnia ten panteon naszych wspólnych bohaterów. No, sam Henryk Sławik to przede wszystkim wybitna działalność w czasie II wojny światowej, ratunkowa, która spowodowała, że kilkadziesiąt tysięcy obywateli polskich, w tym kilka tysięcy osób narodowości żydowskiej, ocaliło życie. On sam niestety to życie oddał w 1944 roku w kompleksie obozowym Mauthausen-Gusen, zginął. Przypomnienie tej postaci, to co dzisiaj będzie, jest bardzo cenne. Przypomnijmy, że dosłownie następnego dnia, 24, my wspominamy inną ofiarę śmiertelną z roku 1944. Też tak jak Henryk Sławik zamordowano za ratowanie Żydów Józefa Ulme, który wraz z rodziną, żoną, sześciorgiem dzieci, a siódme było w drodze, jeszcze w brzuchu mamy, dzieci malutkich od 8 roku życia do 1,5 roczku, którzy zginęli. My w Polsce mamy wobec tego takie swoiste nałożenie. 23 marca wspominamy przyjaźń polsko-węgierską, wspominamy Wiosnę Ludów, wspominamy wielką tradycję, oczywiście głęboko sięgającą tysiąca lat. Tu mam jeszcze broszurkę chociażby o powstaniu warszawskim i wielkiej współpracy polsko-węgierskiej w tym trudnym wojennym czasie, a dzień później wspominamy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, ale Węgrów ratujących Żydów, Węgrów ratujących Polaków też było bardzo dużo i dzisiejsze spotkanie chyba też temu będzie służyło, żeby pokazać to szersze tło przy okazji prezentacji Henryka Sławika. Bardzo się cieszę, że tą dyskusję mogliśmy zorganizować, że jest także tutaj udział Gdańska. Wczoraj miałem okazję z prezesem troszkę rozmawiać, między innymi o Esterházym, szczególnie o tych wątkach polsko-węgierskich, że wczoraj jeszcze w telewizji była długa debata przybliżająca tę zapomnianą postać. Tak samo zresztą właśnie jak i premier Pál Teleki, jak i Henryk Sławik. To są postacie, których przez kilkadziesiąt lat w naszej historii nie było. Miejmy nadzieję w pełni obecnych, na godnym miejscu. Miejmy nadzieję, że pomniki, tablice, trwałe upamiętnienia, książki. To, co słowa ulatują, a to, co napisane, pozostaje. Mam nadzieję, że wejdzie do historii i ta wielka postać, inne wielkie postacie i nasza ponad już tysiącletnia historia współpracy będzie budowana na tej prawdzie historycznej i na tej pięknej historii, bo te postacie,
są naprawdę piękne, jest do czego się odwołać, jest o kim opowiadać, o kim mówić dobre słowo i działać, pisać, upamiętniać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę w imieniu Konsulatu Generalnego Węgier w Gdańsku. Bardzo się cieszę, że możemy teraz dyskutować i przedstawić książkę autorstwa Tomasza Kurpierza o Henryku Sławiku. Jestem wdzięczny Instytutowi Pamięci Narodowej w Gdańsku za zorganizowanie dzisiejszego spotkania, panu dyrektorowi Mirosławowi Golonowi. I pan dyrektor wspominał o naszych wspólnych bohaterach. No, jesteśmy w bardzo ważnym okresie. Za kilka dni, nie jest to tajemnicą, że jesteśmy kilka dni przed świętem przyjaźni polsko-węgierskiej, a jesteśmy kilka dni po naszym święcie rewolucji i powstaniu w 1848 roku w czasie Wiosny Ludów. Jest to nasze wspólne święto, ponieważ w czasie powstania, w czasie wojny przeciwko Habsburgom, a później przeciwko armii rosyjskiej walczyli również liczni Polacy. Więc również pan dyrektor wspominał o naszym bohaterze wspólnym Polaku i Węgrze, Januszu Esterházym, który zginął w 1957 roku, więc po II wojnie światowej, ponieważ w czasie II wojny światowej jako jedyny poseł, jedyny polityk parlamentu słowackiego bronił ludności węgierskiej, żydowskiej, polskiej. I jako jedyny poseł wystąpił przeciwko różnym ustawom słowackiego parlamentu, które doprowadziły do tego, żeby Żydów wysyłać do obozów koncentracyjnych. I ten polityk również głosi i mówił głośno na temat Katynia. Dlatego po wojnie znalazł się najpierw w rękach NKWD, a później został wrócony do Czechosłowacji, tam zmarł w Czechach, Mirowie, jak wspominałem, w 1957 roku. Dzisiejsza postać dzisiejszej debaty, Henryk Sławik, ma podobny los. Jest bardzo bliski do Janusza Esterházyego, pokrewny, można tak powiedzieć. Chociaż Janusz Esterházy, arystokrata, Henryk Sławik, socjalista. Ale jednak każdy postawił na wartościach, które są ważne również i dla nas dzisiaj. Janusz Esterházy po wojnie, w ostatnim okresie wojny, w 1945 roku, mógł całą rodziną wyjechać z Słowacji, Czechosłowacji i się ratować. Nie postąpił tak, nie robił tego, bo jego powołanie było zostać na miejscu. Henryk Sławik tak samo mógł postąpić w 1945 roku. Przecież był przygotowany dla niego i dla całej rodziny paszport szwajcarski, żeby wyjechać do Szwajcarii. Córka go pytała, odpowiadał, że tego nie może robić, bo powołanie jest na ziemi węgierskiej, żeby zostać tam z Polakami, których ratował. I dlatego skończył swój żywot Mauthausen kilka tygodni później. Bardzo się cieszę, że o takich postaciach jak o Januszu Esterházym, a dzisiaj o Henryku Sławiku możemy tutaj mówić w Gdańsku. I pozdrawiam jeszcze raz uczestników dzisiejszego spotkania, pana Tomasza Kurpierza, autora tej biografii, a również dzisiejszego prelegenta Miklósa Miktrowicza Węgier. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Ja się nazywam Michał Przeperski. Witam Państwa z Gdańska. Jestem pracownikiem oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Spotykamy się z okazji święta 23 marca, Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Magyarországi Barátságnapja. I z tego to bardzo przyjemnego powodu mam dzisiaj okazję poprowadzić spotkanie. Moimi gośćmi i współdyskutantami będą dwaj znakomici badacze. Rozpocznę od naszego przyjaciela z Węgier, doktora Miklósa Miktrowicza z Nemzeti Közszolgálati Egyetem z Budapesztu. Dzień dobry, Miklós. Dzień dobry, witam serdecznie. Drugim moim gościem jest kolega z Instytutu Pamięci Narodowej z Katowic, dr Tomasz Kurpierz. Kłaniam się, Tomku.
Witam, dzień dobry. Proszę Państwa, w takiej, mam nadzieję, sympatycznej, ale przede wszystkim merytorycznej atmosferze będziemy dzisiaj rozmawiali o stosunkach polsko-węgierskich, o badaniu stosunków polsko-węgierskich. I nie ma co ukrywać, że jest potem pewna bardzo, bardzo konkretna okazja. Tą okazją jest mianowicie fakt, że kilka miesięcy temu, z końcem roku 2020, ukazała się książka doktora Tomasza Kurpierza poświęcona biografii Henryka Sławika. I o tej książce będziemy mówili dzisiaj podczas tego spotkania dużo. Zanim jednak o tym, chciałem kilka słów powiedzieć o książkach, publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej, które ukazały się na tematy relacji polsko-węgierskich, na temat wspólnej historii polsko-węgierskiej do tej pory. W zeszłym roku ukazała się książka Gergeja Pongraca pod tytułem Zaułek Korwina 1956. Jest to tłumaczenie jakiejś znanej publikacji, znanej na Węgrzech i pierwotnie zdaje się publikowanej zresztą w Stanach Zjednoczonych, publikacji wspomnieniowej o powstaniu węgierskim. Znakomita rzecz, zachęcamy do jej, do zerknięcia na nią, do skorzystania z niej, do jej przeczytania. We wstępie do dzisiejszego spotkania profesor Mirosław Golon, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wspominał już o znakomitej książce Bolasza Oblonskiego poświęconej Pałowi Telekiemu. To jest taka skrócona wersja biografii węgierskiego premiera, która ukazała się, której tłumaczenie polskie w tłumaczeniu Szymona Brzezińskiego ukazało się w maju zeszłego roku. Książka niezmiernie interesująca. Jak sądzę, też postać Pała Telekiego będzie dzisiaj w naszej rozmowie się pojawiała. Najwcześniejsza z tych książek, z tej charakterystycznej czerwono-biało-zielonej serii IPN-owskiej, jest to publikacja, która ukazała się w roku 2017. W opracowaniu profesora Marka Kornata, to książka Martwa placówka, to wspomnienia posła węgierskiego w Warszawie w latach 1935-1939 Ondrasza Horiego oraz wybór dokumentów z historii polsko-węgierskiej z końca dwudziestolecia międzywojennego i czułem się w obowiązku wspomnieć o tych książkach. Myślę, że to jest jeden z powodów do satysfakcji naszej w Instytucie Pamięci Narodowej. Ostatnią książką, o której wspomnę, chociaż nie są to wszystkie publikacje na tematy polsko-węgierskie, na to wspomnieć o wszystkich nie mamy czasu, wspomnę jeszcze o takiej pomnikowej książce doktora Wojciecha Frazika, znakomitego badacza, również kolegi mojego z Instytutu Pamięci Narodowej z Krakowa. To biografia profesora Wacława Felczaka, postaci wyznacznikowej, postaci niezwykle istotnej w stosunkach polsko-węgierskich, naukowych, kulturalnych i politycznych, właściwie w okresie od II wojny światowej aż po początek III Rzeczpospolitej i Wolnej Republiki Węgierskiej. To tyle, proszę Państwa, pewnej drobnej autoreklamy i tyle wspominania o książkach ważnych, które ukazały się nieco wcześniej. Przejdźmy do rzeczy. Tak jak powiedziałem, głównym powodem, takim głównym bodźcem do naszej dzisiejszej rozmowy, poza znakomitą okazją, jaką jest Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jest książka doktora Tomasza Kurpierza poświęcona Henrykowi Sławikowi. Ja zdążyłem już powiedzieć sporo, więc może czas na mnie, żebym troszkę zamilkł, a oddał głos przede wszystkim autorowi książki i od tego zacznę. Tomku, chciałem zapytać, czy chciałem Cię poprosić o kilka słów wprowadzenia. To nie jest pierwszy raz, to też tytułem jeszcze wstępu mogę powiedzieć, kiedy rozmawiamy z Tomaszem Kurpierzem na temat książki o Henryku Sławiku. W tym wypadku, ponieważ, no tak jak mówię, obliguje nas w jakimś sensie data, będziemy się pewnie skupiali głównie na kontekście tym węgierskim w biografii Sławika, niezwykle istotnym, ale zanim może do tego przejdziemy, Tomku, kilka słów najogólniejszego wprowadzenia. Dlaczego Sławik? Kim był ten człowiek? I jak to się stało, że trafił na Węgry? Tak, dzień dobry. Jeszcze raz witam Państwa. Szanowni Państwo, Sławik miał 45 lat, jak dotarł na Węgry w 1939 roku. Przede wszystkim był to idowy socjalista. Przebył, można powiedzieć, daleką drogę od wiejskiej chaty szerokiej na Górnym Śląsku, gdzie urodził się w 1894 roku, do salonów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Budapeszcie. Była ta bardzo daleka droga.
Sławik pochodził z bardzo biednej rodziny. Urodził się jako 10. dziecko w rodzinie chłopskiej. Jeszcze potem urodziło się 2 dzieci. 7 dzieci z 7 jego rodzeństwa zmarło w wieku niemowlęcym lub w wczesnym dzieciństwie. Sławik skończył jedynie szkołę powszechną, szkołę ludową. Musiał szukać pracy daleko od rodzinnych stron. Początkowo w najbliższej okolicy, a następnie wyjechał na teren Niemiec, w głąb Niemiec, gdzie w Hamburgu, w Altonie szukał pracy między innymi. Tam wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Był to jego taki pierwszy wybór, nieoczywisty, bowiem wśród robotników pochodzących z Górnego Śląska ten nurt polityczny nie był zbyt popularny. Sławik decyduje się na wstąpienie do socjalistów. Od razu działa w pewnej takiej, można powiedzieć, mniejszości. Tam stawia swoje pierwsze kroki, takie można powiedzieć, na niwie publicznej. Szybko tą działalność przerwał wybuch I wojny światowej. Sławik jako poddany cesarza niemieckiego jest wcielony do wojska już jesienią 14 roku. Walczy w kilku miejscach i już w 15 roku dostaje się do rosyjskiej niewoli. Po pobycie w szpitalu ląduje w obozie na dalekiej Syberii. Tam spędza właściwie całą I wojnę światową. Jest świadkiem rewolucji bolszewickiej, świadkiem agitacji komunistycznej. Nie przyłączył się wówczas do oddziałów rewolucyjnych. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, pod koniec 18 roku wraca na Górny Śląsk, w rodzinne tereny. Jako już 24-latek ukształtowany i można powiedzieć i narodowo, i ukształtowany można powiedzieć społecznie, bowiem jednocześnie wstępuje do Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, czyli zaczyna aktywnie walczyć o przynależność państwową Górnego Śląska, początek walki rozgrywającej się między Polską a Niemcami, a z drugiej strony aktywnie zaczyna działać w Polskiej Partii Socjalistycznej. To jest taki moment, kiedy zaczyna współpracować również z Gazetą Robotniczą. Liderzy PPS-u bardzo szybko dostrzegają jego talent organizacyjny, jego naturalną inteligencję, duże zdolności takie pisarskie, i zaczyna współpracować z tą gazetą. W czasie pierwszego powstania śląskiego aktywnie walczy w okolicach Pszczyny, ale jak się okazuje, ta walka można powiedzieć zbrojna, to nie jest jego domena, nie jest jego jakby główny nurt działalności, bowiem już w czasie drugiego powstania zajmuje się głównie agitacją. W czasie trzeciego powstania już jest wyznaczony na takiego oficera łącznika prasowego. Nie chodzą tutaj szczegóły, zaczyna współpracować z Gazetą Robotniczą, szybko rozwija się jego talent. Już w 22 roku zostaje redaktorem odpowiedzialnym gazety. To było takie dosyć specyficzne stanowisko, polegające na tym, że musiał reprezentować gazetę przed sądami, a tych procesów Gazeta Robotnicza, Socjalistyczna Gazeta Robotnicza miała bardzo wiele. Sławik wielokrotnie trafia w imieniu, można powiedzieć, tej gazety do więzienia. Tam wykorzystuje czas na dalsze samokształcenie. Stopniowo rozwija się, przechodzi wszystkie szczeble tej kariery dziennikarskiej i w 28 roku po rozłamie w Górnośląskim PPS-ie zostaje redaktorem naczelnym Gazety Robotniczej i stopniowo staje się jednym z najważniejszych polityków socjalistycznych na Górnym Śląsku. Pełni również inne funkcje, jest radnym Katowic, członkiem takiej Rady Wykonawczej Śląskiej Rady Wojewódzkiej, która można powiedzieć była takim bardzo ważnym organem samorządowym przy Wojewodzie Śląskim. Stopniowo wzrasta jego pozycja polityczna i w latach 30. jest już bardzo rozpoznawalnym działaczem socjalistycznym, wykraczającym nawet poza Górny Śląsk. Jest prezesem Syndykatu Dziennikarzy Śląska Zagłębia, członkiem wielu komitetów społecznych, politycznych. Ale szanowni państwo, przede wszystkim to on jest ideowym socjalistą. To jest jakby można powiedzieć główny trzon jego działalności. Jest to bardzo ideowy człowiek i dlatego też tą obszerną swoją biografię, która skupiona jest zarówno jego na działalności międzywojennej, jak i w okresie wojennym, nazwałem właśnie biografia socjalisty, bo ten nurt polityczny wyznacza jego całą działalność polityczną nie tylko w okresie międzywojennym, ale również wpływa na jego działalność już na Węgrzech w czasie wojny. Wybucha wojna, jako znany, wybitny działacz już wówczas w regionie. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że nie może liczyć na litość hitlerowskiego aparatu represji. I rzeczywiście jego nazwisko znajduje się na liście przygotowanej przez niemieckie hitlerowskie służby specjalne. Początkowo były to takie pewne listy, które później zostały złączone w taką jedną publikację zbiorową, można powiedzieć, książkę Sonderfahndungsbuch.
na łamach którego, można powiedzieć, znalazły się nazwiska kilku tysięcy Polaków. Z Katowic było to 350 osób przeznaczonych albo do rozstrzelania, albo do zatrzymania. Przy nazwisku Słowika znalazły się zapisy, że ma się on znaleźć w Gestapo w Berlinie, czyli tam zamierzano prowadzić śledztwo przeciwko niemu, ale on 2 września opuszcza Katowice i po różnych perypetiach 21 września 1939 roku przekracza granicę polsko-węgierską, minąc tysiącami polskich uchodźców, znajduje się na terenie Królestwa Węgier. Początkowo, jak większość uchodźców, zamierzał na Węgrzech być tylko chwilę i dotrzeć do Francji, gdzie być może zamierzał wstąpić do odradzającego się tam wojska polskiego. No ale opatrzność, los sprawił, że te losy jego potoczyły się całkowicie inaczej. Tak się zaczęła jego przygoda węgierska. Trzeba powiedzieć, że Sławik znalazł się wśród tysiąca uchodźców, którzy niezbyt dużo wiedzieli o Węgrzech. Powołam się tutaj na ankietę przeprowadzoną w 1943 roku przez małżeństwo Tibora i Heleny Czorbów. Jeszcze pewnie o nich dzisiaj wielokrotnie wspomnimy. Oni taką ankietę przeprowadzili wśród uchodźców polskich na Węgrzech. I większość z tych ludzi mówiła, że przed wojną o tym kraju niewiele słyszało. Ich wiedza ograniczała się jedynie do tych najważniejszych informacji, że uzyskaliśmy w 1939 roku wspólną granicę, że Horthy to jeden z bardziej sympatycznych mężów stanu w Europie. Oczywiście sporo osób było wcześniej w Budapeszcie, słyszało coś w Budapeszcie lub o węgierskim Tokaju, ale oprócz pewnego uczucia takiej sympatii, ta wiedza o wzajemnych relacjach wśród przeważającej rzeszy uchodźców nie była zbyt duża. Inaczej wyglądała oczywiście sytuacja geopolityczna i relacje elit polsko-węgierskich w czasie II wojny światowej, ale to jest temat nieco szerszy. No właśnie, zanim oddam głos Mikloszowi Mitrowiczowi z prośbą o to, żeby on powiedział kilka słów na temat, też tytułem pewnego wstępu na temat tego, jak to się właściwie stało z perspektywy węgierskiej oczywiście, że w ogóle doszło do tego, że uchodźcy polscy pojawili się na Węgrzech w 1939 roku i jak w ogóle wyglądały relacje z perspektywy węgierskiej, relacje węgiersko-polskie przed rokiem 1939, no to wypada mi właściwie też tytułem pewnego może uporządkowania faktograficznego przypomnieć, że 23 marca jest też i dlatego dniem przyjaźni polsko-węgierskiej, że to właśnie 23 marca 1939 roku Polska i Węgry uzyskały granicę w roku 1939. W polskiej prasie, w polskim radio, no przede wszystkim w polskiej prasie, można było przeczytać o żołnierzach, czy też tych przyszłych strażnikach granicznych węgierskich, dochodzących do, na przełęczach karpackich do granic polskich, wznoszących okrzyki Ilie, no, Leniel Orsag i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są dosyć ładne obrazki. To są obrazki bardzo często obecne w ówczesnej prasie polskiej, bo był to jakiś sukces propagandowy ówczesnych polskich władz. No właśnie, ale co się za tym kryło? Ja myślę, że to, co powiedział Tomasz Kurpierz, jest pewnym bardzo ważnym pierwszym punktem, że tak naprawdę wiedza Polaków na temat Węgier była, również tych Polaków oczywiście, którzy właśnie znaleźli się na Węgrzech, tych, którzy stali się uchodźcami i tam byli, na Węgrzech byli goszczeni, była stosunkowo powierzchowna. A jak ta historia wygląda z perspektywy węgierskiej? Miklosz, gdybyś mógł skomentować. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tej debaty. Przede wszystkim chciałbym gratulować autorom książki o Sławiku. Myślę, że obok biografii Wojciecha Frasika o Wacławie Felczaku, właśnie ta książka jest taka druga podstawowa praca na temat uchodźców polskich. Bo właśnie ci dwaj postaci, Henryk Sławik i Wacław Felczak, należały do najważniejszych osób w czasie II wojny światowej, którzy odegrali bardzo ważną rolę w relacji polsko-węgierskiej. Przez ich działalność, myślę, znacznie lepiej rozumiemy historię stosunków polsko-węgierskich w czasie wojny. I książka o Felczaku już została przełożona na język węgierski i została publikowana i mam nadzieję, że ta druga książka
czyli o życiu Henryka Slawika, też będzie wydana na Węgrzech w bliskiej przyszłości. A teraz, jeśli pytasz o kontekst relacji polsko-węgierskich przed II wojną światową, musimy tutaj podkreślić, że Węgry i Polska w odmienny sposób wyszli z Wielkiej Wojny, czyli pierwszej wojny światowej. Węgry znalazły się zdecydowanie po stronie przegranych. W dodatku w wyniku podpisanego 4 czerwca 1920 roku traktatu w Trianon utracili blisko 2/3 terytorium i ludności wcześniejszego Królestwa Węgierskiego. Dla przeważającej większości przedstawicieli węgierskiej polityki i społeczeństwa te wydarzenia okazały się traumatyczne. Natomiast Polska po 123 lata powróciła do historii Europy jako państwo niepodległe, suwerenne. Po bardzo, bardzo długim okresie powstało państwo polskie liczące się w perspektywie europejskiej. Poczucie zwycięstwa i katarsis wywalczenia niepodległości było tym większe, że nowe granice państwa powstały w wyniku zwycięskich powstań wojen. Relacje polsko-węgierskie w okresie międzywojennym były zdeterminowane przez zarysowaną wyżej sytuację geopolityczną. Interesy dwóch państw były sprzeczne. Węgry dążyli do rewizji traktatów pokojowych, a Polska starała się zachować nowo powstałe status quo. Niewiele zmieniał fakt, że węgierska elita polityczna i większość społeczeństwa już przed pierwszą wojną światową i w jej trakcie popierało utworzenie polskiego państwa oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej państwo węgierskie, wysyłając dostawy broni, udzieliło faktycznej pomocy państwu polskiemu. Relacje polsko-węgierskie w okresie międzywojennym opierali się na tym, że Polacy nie popierali żadnych antywęgierskich inicjatyw, więc nie przyłączyły się do małej ententy i zachowały swoje neutralne stanowisko nawet wtedy, gdy sami nie zgadzały się z niektórymi poczynaniami węgierskiej dyplomacji. Podstawą kontaktów między dwoma państwami były relacje kulturalne, społeczne i raczej sportowe. Po likwidacji Czechosłowacji sytuacja zmieniła się. Wydarzenia w regionie nabrali tempa. 4 kwietnia 1939 roku Hitler wydał rozkaz Wehrmachtowi na przygotowanie ataku przeciwko Polsce, a plan operacji Fall Weiss przełożono niemieckiemu sztabowi generalnemu już 11 kwietnia. Wkrótce dowiedziało się o tym węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Minister Spraw Zagranicznych hrabia István Csáky pod koniec kwietnia napisał do posła Węgier do Rzymu. Posła Węgier w Rzymie, Friedricha Villaniego, z prośbą o przekazanie tych informacji premierowi Benito Mussoliniemu oraz szefowi MSZ Galeazzo Ocheano, że, i teraz cytuję, wszystko wskazuje na to, iż Niemcy, może nawet nie tak odległej przyszłości, zastosują przemoc wobec Polski. Czaki liczył na to, że Niemcy wystosują zapytanie do rządu węgierskiego o przedstawienie stanowiska w przypadku ewentualnego konfliktu polsko-niemieckiego.
Właśnie z tego powodu już wtedy sformułował swoją odpowiedź, przy której do końca wytrwał i która stała się naczelną zasadą węgierskiej polityki zagranicznej. Brzmiała ona następująco. I teraz też chciałbym cytować, bo to bardzo ważne zdanie. Zgodnie z polityką osi, jakkolwiek niezręcznie jest to w świetle naszej narodowej sympatii do Polaków, poprzemy oczywiście Rzeszę Niemiecką, ale nie jesteśmy skłonni brać udziału ani pośrednio, ani bezpośrednio w zbrojnej akcji przeciw Polsce. Odrzucimy każde żądanie, które prowadziłoby do umożliwienia transportu wojsk niemieckich pieszo, pojazdami mechanicznymi czy koleją przez terytorium Węgier w celu napaści na Polskę. Jeżeli Niemcy zagrożą użyciem siły, oświadczę kategorycznie, że na oręż odpowiemy orężem. Dzięki tej konsekwentnej polityki węgierskiej spraw zagranicznych, po wybuchu wojny polsko-niemieckiej dziesiątki tysięcy Polaków przez przełęcze karpackie przekraczali granice Królestwa Węgier. Pierwsi uchodźcy pojawiali się tu już 10 września, ale w kolejnych dniach, zwłaszcza zaś po 17 września, ich liczba gwałtownie wzrosła. Byli tu cywile, w tym licznie kobiety, dzieci, ale także żołnierze, w tym zawarte jednostki wojskowe. Cywile uciekali przed budzącymi przerażanie hordami Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Żołnierze planowali przedostanie się do Francji, gdzie miała się tworzyć armia polska do przyszłej walki z Niemcami. Ale nade wszystkim trzeba podkreślić, gdyby rząd Paula Telekiego dołączył do wojny niemiecko-polskiej lub po prostu nie otworzył granic, to kilkadziesiąt tysięcy Polaków, żołnierzy i cywili zginęłoby lub dostałoby się do niewoli. Przeciwieństwie do tego mogły przedostać się na Węgry, skąd większość żołnierzy mogła ruszyć do walki dalej na zachód. Więc mamy, powiedzmy, pewien wstęp do tej sytuacji widziany z dwóch stron, jednego z głównych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, czyli Henryka Sławika, i z drugiej strony władze węgierskie. Tomku, w końcu września, z początkiem października dzieją się istotne rzeczy, które potem w poważny sposób wpływają na to, jak Sławik będzie, jak potoczą się dalsze losy Sławika i jaka będzie jego rola na Węgrzech. Sam powiedziałeś, że tak jak zresztą o tym też wspominał Miklós, że Sławik był wśród tych Polaków, którzy na Węgrzech znaleźli się z myślą o tym, żeby przedrzeć się do Francji. No więc pierwsze pytanie nasuwa się takie, to co się stało, że ostatecznie do tego nie doszło. I od razu drugie pytanie, ponieważ ja trochę znam odpowiedź na to pytanie oczywiście, ale proszę, żebyś ty udzielił tej odpowiedzi w szerszy sposób. Po pierwsze więc, dlaczego Sławik pozostał na Węgrzech? Po drugie, no to jaka była w takim większym szczególe reakcja władz węgierskich na taką masę w końcu uchodźców polskich w jesienią 1939 roku? O dalszych losach Sławika zdecydowało jedno dosyć nadzwyczajne wydarzenie. Otóż Sławik, jak wspomniałeś, jak ja wcześniej mówiłem, rzeczywiście chciał dotrzeć do Francji. Początkowo trafił do wioski pod Miszkolcem, do takiej wioski, która nazywała się Bekecz,
Był to obóz dla ludności cywilnej. Oczywiście tu trzeba podkreślić, że obóz dla ludności cywilnej to jedynie gmina, gdzie ludzie byli lokowani na początku. I tam Sławik na początku października 1939 roku spotyka Józefa Antala. I tu trzeba powiedzieć, ta pomoc dla uchodźców polskich na Węgrzech przebiegała od początku dwutorowo. W pierwszej kolejności oczywiście była to spontaniczna pomoc mieszkańców terenów przygranicznych, którzy pomagali polskim uchodźcom w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach. I najszybciej zaczęła się organizować taka pomoc, można powiedzieć, społeczna, czyli powstawały samorzutnie na początku jakieś lokalne komitety, które Polakom pomagały. Szybko zaczęto organizować też taki komitet o charakterze ogólnowęgierskim, można powiedzieć ogólnokrajowym, ale jednocześnie szybko też zaczęto organizować pomoc na poziomie rządowym i właśnie do organizowania pomocy został wyznaczony Józef Antal, 2 lata młodszy od Sławika, wyższy urzędnik w MSW, już z dużym doświadczeniem w działalności na niwie społecznej, bowiem w latach 20., 30. organizował nowoczesny system opieki społecznej na terenie Królestwa Węgier. No i ten Antal pod koniec września, czyli w pierwszych, można powiedzieć, dniach pobytu polskich uchodźców i na początku października zrobił taki objazd po tych miejscach, gdzie było najwięcej uchodźców, szczególnie uchodźców cywilnych, bo trzeba powiedzieć też, rozgraniczyć, inna była nieco sytuacja wojskowych polskich, którzy znaleźli się na Węgrzech, a inna sytuacja osób cywilnych. Według konwencji haskiej wojskowi mieli być, rzeczywiście byli internowani i umieszczeni w obozach dla ludności, dla żołnierzy. Różnie wówczas sytuacja wtedy wyglądała. To też zależało od nastawienia, to będziemy pewnie też jeszcze mówić, nastawienia lokalnych władz, ale generalnie żołnierze też dysponowali sporą swobodą. Natomiast uchodźcy cywilni dysponowali od początku właściwie niemalże całkowitą swobodą. No i Antal objeżdża te pierwsze miejsca pobytu Polaków i tam w obozie, w jednym z obozów, w którym przebywał Sławik, właśnie rozmawia z tymi uchodźcami i po tego jego takim wystąpieniu głos zabiera Sławik bardzo stanowczo. I to trzeba powiedzieć, że obaj, Antal i Sławik, to pewien paradoks, porozmawiali się oczywiście po niemiecku, no obaj biegle ten język znali. Sławik, dziękując za niezwykle serdeczną gościnność, za serdeczne przywitanie, dziękuję Węgrom, ale jednocześnie mówi Antalowi, że trzeba Polakom zorganizować takie warunki, aby oni mogli jak najlepiej wykorzystać ten czas na migracji. Już wtedy Sławik mówił i to był dosyć mocno skrytykowany wśród uchodźców, że ten pobyt za granicą może być bardzo długi. Jak się okazało, miał rację. To wystąpienie takie duże wrażenie zrobiło na Antalu, że ten od razu, wykazując tutaj no, bardzo dużą intuicją, błyskawicznie podejmuje decyzję, że bierze Sławika do Budapesztu i proponuje mu stanowisko prezesa komitetu, komitet to miało zajmować się koordynacją wszystkich działań ze strony polskiej związanych z opieką nad uchodźcami cywilnymi. Sławik się na to zgadza i to jest właściwie ten jeden taki, można powiedzieć, kluczowy, decydujący moment w jego biografii, bowiem właściwie w tym momencie już jego droga do Francji zamyka się. Sławik trafia do Budapesztu. I po pierwsze uzyskuje akceptację strony węgierskiej. Trzeba powiedzieć, że to nie była też taka sprawa oczywista, bo można powiedzieć, wówczas na bardzo konserwatywnych Węgrzech, no, gdzieniegdzie można powiedzieć wręcz o stosunkach półfeudalnych, socjalista w wielu kręgach nie był mile widziany. No, ale Antalowi się udaje jego kandydaturę bardzo szybko przeforsować. Popiera tą kandydaturę również jego przełożony minister Ferenc Koresztes Fischer, również postać niezwykle zasłużona dla organizowania opieki w ogóle dla Polaków przebywających na Węgrzech w czasie II wojny światowej. I z drugiej strony niezwykle istotna sprawa. Ministrem opieki społecznej w rządzie polskim we Francji, później w Anglii przez kilka lat był Jan Stańczyk. Jan Stańczyk, kolega partyjny Henryka Sławika jeszcze z okresu międzywojennego, znany przed wojną działacz PPS-u, działacz związkowy, wieloletni szef Związku Zawodowego Górników. I mając poparcie ministra polskiego, a jednocześnie uzyskując akceptację strony węgierskiej, Sławik staje na czele Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech, bo tak brzmiała pełna nazwa tego komitetu. I trzeba powiedzieć, od początku obaj, Sławik Antal, inni liderzy polskiego uchodźstwa byli w bardzo, można powiedzieć, delikatnej sytuacji. No, sytuacja zarówno geopolityczna Węgier, jak i wewnętrzna była
bardzo skomplikowana. Tutaj może skupmy się na tej sytuacji wewnętrznej. Otóż Węgry były silnie podzielone. Niektóre kręgi, szczególnie związane z wojskiem, z sztabem generalnym, znaczna część młodzieży były nastawione mocno proniemiecko. Natomiast znaczna, czy większość elity politycznej, zdecydowana większość opinii społecznej wypowiadała się i zdecydowanie sympatyzowała z Polakami, no ale Węgrzy byli sojusznikami III Rzeszy. No i w ten sposób Sławik Antal, inni polscy uchodźcy, liderzy polskiego uchodźstwa musieli lawirować w ten sposób, aby nie narażając interesów węgierskich, maksymalnie organizować opiekę nad uchodźcami. A nie było to proste, bo poselstwo niemieckie właściwie już od pierwszych dni wojny, kiedy na początku zaczęły przekraczać granicę polsko-węgierską małe grupki uciekinierów, a później po 17, po 18 września już duże grupy, zdecydowanie protestowało przeciwko tym poczynaniom rządu węgierskiego, podkreślając, że to jest naruszenie postanowień sojuszniczych. Te protesty właściwie trwały przez cały okres wojny z różnym natężeniem i z tym się Węgrzy musieli od początku liczyć. I można powiedzieć, strona węgierska wybrała pewien sposób maksymalnego uciszania tych spraw polskich. Otóż od razu zdecydowano, że będzie to przede wszystkim problem uchodźców polskich cywilnych, problem socjalny, a nie polityczny. Też były głosy, żeby utworzyć od początku taki bardzo duży komitet społeczny, który będzie pomagał, polsko-węgierski społeczny, który będzie pomagał Węgrom, ale Paltelecki, Regent Horthy i część elit węgierskich stwierdziła, że najbardziej skuteczną formą pomocy będzie taka, że maksymalnie będzie o tej pomocy cicho, że się sprowadzi ją do poziomu społecznego, a jakby będziemy się wszyscy starać, stwierdzono, żeby jak najmniej było w tym polityki. Też warto zwrócić tu uwagę tutaj na przykład na dyrektywę, które rząd węgierski wydał redaktorom naczelnym węgierskich gazet. Otóż stwierdzono w tych dyrektywach już przedstawianych pod koniec września, że po pierwsze, maksymalnie mało należy pisać o polskich uchodźcach, a szczególnie o liczbie uchodźców na terenie Królestwa Węgier, bo to było szczególnie istotne. Tutaj Niemcy dysponowali dobrymi informacjami, ile tych uchodźców przychodzi, no ale jeszcze w ten sposób trzeba było starać się pewne informacje utajniać. To jest raz. Węgierskie gazety miały pisać oczywiście w przyjaznym tonie o sojuszniku, czyli o III Rzeszy, ale jednocześnie też, jak miały te dyrektywy, z pewną sympatią na temat Polski, uchodźców, na temat sytuacji Polski, a z umiarkowanym obiektywizmem, jak to sformułowano, na temat sytuacji aliantów. Czyli można powiedzieć tu od razu też na tej niwie prasowej rząd węgierski starał się jakoś tak lawirować, aby nie narażać tych interesów węgierskich nadmiernie. I w tej skomplikowanej, trudnej sytuacji Polacy i Węgrzy musieli działać. I tutaj chciałbym wskazać też na drugą taką dosyć istotną kwestią z punktu widzenia działalności samego Sławika. Otóż po pierwsze oczywiście te niezwykle trudne czynniki geopolityczne i wewnętrzne, ale jednocześnie, i to było dla mnie dosyć spore odkrycie podczas pracy nad biografią Henryka Sławika, znaczne i bardzo silne antagonizmy wśród samych uchodźców. Właściwie pierwszy rok Henryk Sławik przeznaczył, połowę swojej energii przeznaczył na wojowanie z swoimi przeciwnikami politycznymi, szczególnie z polskim poselstwem, które wówczas jeszcze w 40 roku funkcjonowało na terenie Królestwa Węgier. Była to sytuacja specyficzna, bowiem rząd Sikorskiego z różnych przyczyn nie mógł odwołać przedwojennych posłów, między innymi w Budapeszcie, obawiając się, że nowy poseł nie uzyska akredytacji, i to było bardzo realne w przypadku Budapesztu. I tam działał Leon Rołowski, który oczywiście też starał się organizować pomoc dla uchodźców, ale zdecydowanie od początku był takim bardzo mocnym przeciwnikiem socjalistycznego polityka, jakim był Sławik, i właściwie bez wsparcia Stańczyka Sławik nie tylko nie objąłby tego stanowiska, ale go nie utrzymałby nawet przez kilka miesięcy, bo już na początku 40 roku, dosłownie w kilku pierwszych tygodniach działalności Sławika na stanowisku prezesa Komitetu Obywatelskiego, poselstwo polskie, sanacyjni politycy, którzy też w dużej liczbie znaleźli się na Węgrzech, podjęli próby zrzucenia, można powiedzieć tak kolokwialnie, Sławika z tego stanowiska. Ale oczywiście to nie jest najważniejsza kwestia, bo istotniejsza sprawa była, jak ta pomoc była organizowana, jakie były płaszczyzny tych działań, i można powiedzieć, że i Polacy, i Węgrzy stanęli od początku przed bardzo trudnym zadaniem, bo oczywiście Węgrzy spodziewali się, że taka duża liczba uchodźców w przypadku konfliktu wojennego dotrze na teren ich kraju, ale nie spodziewano się, że ta liczba będzie aż taka duża. Mówimy tutaj o 60, może 70 tysiącach uchodźców, którzy wówczas trafili na Węgry, i trzeba było tym ludziom
zapewnić dobre zakwaterowanie, podstawową opiekę zdrowotną, jedzenie, a tak się niestety złożyło, że zima z 1939 na 1940 rok była wyjątkowo mroźna, wyjątkowo ciężka. Węgrzy sobie nawet żartowali, że Polacy wraz z wojną przynieśli ten chłód z północy na południa. Czyli po pierwsze należało zapewnić te podstawowe elementy opieki społecznej i tym się Sławik skupił w pierwszych tygodniach, Sławik się skupił w pierwszych tygodniach działalności, ale jednocześnie oczywiście oprócz tej takiej jawnej działalności, która była bacznie obserwowana przez stronę niemiecką, od początku Sławik i Anta skupili się również na działalności niejawnej. Sławik miał pewien udział w organizowaniu przerzutów polskich żołnierzy na zachód. Nie był to udział duży, bo tym przede wszystkim zajmowała się konspiracja wojskowa, ale od początku, właściwie od pierwszych tygodni swojej działalności skupił się również na działalności tajnej polegającej na wystawianiu fałszywych dokumentów dla polskich Żydów, którzy również dotarli wówczas na Węgrzy. We wrześniu, październiku 1939 roku było to kilka tysięcy osób. Później w 1941, 2, 3 roku na Węgry dotarło kolejne kilka tysięcy polskich Żydów. I to była ta akcja tajna, która była obarczona, była największym ryzykiem, z czego sobie obaj panowie zdawali sprawę. I tutaj te przedsięwzięcia zostały właściwie rozpoczęte już na początku 1940 roku i trwały nieprzerwanie aż do wkroczenia Niemców na Węgry w marcu 1944 roku. Tomku, dziękuję za to, co powiedziałeś. Zaraz zadam pytanie Miklošowi, ponieważ to jest niezwykle interesujące. Tak naprawdę mówimy o tym, tutaj padły nazwiska, była mowa oczywiście o Józefie Antalu, o nim zaraz siłą rzeczy szerzej, bo nazwiska Sławika i Antala właściwie są zrośnięte nieodłącznie z uwagi właśnie na ich współpracę i na efekty tej współpracy. O tym będziemy jeszcze mówić, o tym już zostało wspomniane, ale jeszcze to podkreślimy. Ale troszeczkę o czym innym chciałem powiedzieć. Padły tu nazwiska poza Antalem, na przykład Ferenca Gerestesza Fischera. Było więcej osób w węgierskiej polityce, którzy Polakom sprzyjali. Również wielu takich, których nazwisk nie znamy. Natomiast faktem jest jednocześnie, że nie tylko Królestwo Węgier było de facto sprzymierzeńcem III Rzeszy, ale też i na samych Węgrzech nie brakowało po prostu polityków proniemieckich. Nie brakowało takich polityków, którzy uważali, że wsparcie udzielone choćby polskim uchodźcom może jakoś rykoszetem uderzyć w węgierskie interesy. Więc ja prosiłbym Miklosza o komentarz do tego problemu. Mam na myśli to, że właściwie, jeżeli ja dobrze rozumiem, w jakimś sensie pomoc polskim uchodźcom była z punktu widzenia polityki węgierskiej po prostu pewnym, nie takim wcale małym ryzykiem. Jak wyglądała sytuacja z punktu węgierskiego rządu? Przede wszystkim trzeba tutaj podkreślić, że rozlokowanie i zaopatrzenie polskich uchodźców przybyły na Węgry odbywało się na kilku frontach. Sprawami uchodźców zajmowano się w dwóch ministerstwach węgierskiego rządu. Minister obrony narodowej Károly Barta powierzył sprawy polskich żołnierzy pułkownikowi w stanie spoczynku Zoltanowi Balo. Czyli warto wymienić ich nazwisko, czyli Károly Barta, minister obrony narodowej, i Zoltán Balogh. Balogh w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej od 25 września zorganizował departament, którego głównym zadaniem było zorganizowanie życia w obozach polskich żołnierzy internowanych, ich zaopatrzenie oraz zapewnienie prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z umów międzynarodowych. Przedstawicielstwo polskich żołnierzy internowanych w Królestwie Węgier prowadziło działalność doradczą i opiniującą oraz pośredniczyło pomiędzy wydziałem ministerialnym a obozami. Jego pierwszym dowódcą był generał Stefan Dębiński. Później funkcję tę
pełnił pułkownik Marian Seifer oraz podpułkownik Aleksander Król. Do końca istnienia polskiego poselstwa w Budapeszcie ważną rolę w przerzucaniu polskich żołnierzy na zachód pełnił również atasze wojskowy, pułkownik Jan Emisarski. Polscy żołnierze oczywiście chcieli walczyć przeciw Niemcom, które napadali na ich ojczyznę, dlatego ich głównym celem było dołączenie do zachodnich sił alianckich. Kluczową rolę w tym pełniła stworzona pod koniec września ekspozytura W, czyli konspiracyjna cywilna baza w łączności zagranicznej, wywiadowczo-politycznej. Tak zwane biuro ewakuacyjne działało przy konsulacie polskim w Budapeszcie pod kryptonimem Ewa, do której dołączyło kierowanie przez dębińskiego przedstawicielstwo polskich żołnierzy oraz węgierskie Ministerstwo Obrony Narodowej. I warto wspomnieć na to, że na podstawie badań archiwalnych i szlalagzy można stwierdzić, że od października czy 9 do jesieni 1941 roku około 22 tysięcy polskich żołnierzy przybyło na Węgry i przedostało się stąd później do Francji. Czyli około 1/4 żołnierzy polskich sił zbrojnych Francji, zorganizowanych we Francji przez Władysława Sikorskiego, przedostała się do tego kraju przez Węgry. Za wiedzą i pomocą władz węgierskich. Drugim frontem było zorganizowanie życia polskich cywili, sprawami uchodźców. Cywilnie zajmowało się biuro do spraw uchodźców pod kierownictwem Józefa Antala, zorganizowanie w ramach Wydziału Spraw Socjalnych i Pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach biura powstała specjalna sekcja polska, w której Józef Antal wybrał swoich bezpośrednich pracowników spośród polskich uchodźców. Kierownikiem sekcji został Jan Krzemień, były radca ministerialny polskiego, były radca ministerialny polskiego NSW. Codziennie administracją sekcji zajmowała się Barbara Czerwińska. Polscy uchodźcy cywilni otrzymali za pomocą tego departamentu, za pomocą Antala i oczywiście Slawika, otrzymali darmowe zakwaterowanie i wyżywienie w hotelach, pensjonata oraz mieszkania prywatnych. Mogli swobodnie się poruszać wewnątrz wyznaczonych dla nich powiatów. Działalność zespołu Antala wspomaga kierowany przez Sándora Szymanfalviego Państwowy Centralny Urząd Kontroli Cudzoziemców, który rejestrował i wydawał dokumenty wszystkim polskim uchodźcom, którzy przekroczyli granice Węgier. Dzięki współpracy Antala i Szymanfalviego wielu Polaków otrzymało fałszywe papiery, a uchodźców pochodzenia żydowskiego zaopatrzyli w dokumenty chrześcijańskie. Od tego momentu polscy uchodźcy raz w miesiącu mieli się stawić w urzędzie, aby przedłużyć swoje zezwolenie na pobyt. I oczywiście ogromna pomoc ze strony polskiej dla Antala był kierowany przez Henryka Slawika Komitet Obywatelski, który po zamknięciu poselstwa polskiego praktycznie przejął
jego rolę. A dlaczego robił rząd węgierski to wszystko? Oczywiście większość elity, większość polityki, większość społeczeństwa węgierskiego miała sympatię wobec Polaków, nie tylko w czasie po wybuchu II wojny światowej, ale można mówić, że cały czas w wieku XIX i na początku wieku XX. I Polacy, Węgrzy wspólnie walczyli o wolność w wieku XIX, nie tylko na Węgrzech 1814-1905 roku, czyli później, kiedy Polacy powstali wobec caryzmu w 1863-1864 roku, Węgrzy dołączyli do powstańców polskich. Czyli była taka tradycja, żywa tradycja, nie tylko w społeczeństwie węgierskim, ale lecz ta tradycja żyła wśród większości elity polityki. I z drugiej strony oczywiście rząd Telekiego i rząd Miklósa Kalejego liczył na to, że rząd emigracyjny w Londynie może odegrać rolę w zawieraniu kontaktu z Anglią i z Londynem i z Waszyngtonem, kiedy przybliżyli się do końca wojny. I oczywiście Miklós Kalej nie tylko liczył na pomoc Polaków w tej sprawie, korzystał z dyplomacji z polskich, kiedy w 1944 roku, decydował węgierski rząd wystąpić z wojny, wystąpić z sojuszu z Niemcami, ale niestety nie to z tego nic nie wyszło w końcu, ale Polacy, dyplomacja polska odegrała ważną rolę w tej grze dyplomatycznej między rządem węgierskim a rząd Wielkiej Brytanii i rządem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za to. Dziękuję za ten komentarz. To zawsze, wydaje mi się, troszkę porządkuje dyskusję, kiedy poza... Znaczy nie chcę powiedzieć, że poza sentymentami dostrzeżymy też interesy, ale nie chodzi mi o tę grę o sumie zerowej, że albo, ale obydwa te aspekty są bardzo istotne. To znaczy taki pozytywny sentyment dotyczący Polaków na Węgrzech i dotyczący Węgrów w Polsce, to rzecz jest na tyle klasyczna i na tyle doskonale znana po obu stronach, że właściwie nie trzeba jej w żaden sposób szczególnie tłumaczyć, ale z punktu widzenia gry politycznej z reguły trzeba się trzymać twardszych realiów i w tym sensie to dostrzeżenie choćby tego interesu, że rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie, rząd rezydujący wcześniej w Londynie, rząd Władysława Sikorskiego czy Stanisława Mikołajczyka później mógł odegrać jakąś rolę w pewnym pośrednictwie pomiędzy Budapesztem a aliantami, no to jest coś uchwytnego, jak powiedział
dr Mitrowicz, nic z tego nie wyszło, bo pewnie z wielu powodów, bo po prostu takiej możliwości obiektywnie nie było, bo były zbyt duże inne siły w grze. Był z jednej strony Związek Sowiecki, z drugiej strony alianci, którzy po prostu mieli inny pomysł na rozwiązanie rzeczywistości Europy Środkowej po roku 1945, no co jest zupełnie osobną historią. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do tego podziału na dużą politykę i małą politykę. O dużej polityce właściwie już sporo sobie powiedzieliśmy, a nawiązując do tej mniejszej, czy do tej polityki w innej skali, mam na myśli problem tego, to jest bardzo charakterystyczne i ciekawe, co powiedział dr Kurpierz, myślę, warto to podkreślić, że tak naprawdę po pierwsze Węgrom zależało na tym, aby ta pomoc państwa, Królestwa Węgierskiego dla Polaków była dyskretna, była maksymalnie dyskretna, jak to tylko możliwe, z drugiej strony skupiona na pomocy socjalnej. I myślę, że warto powiedzieć, to warto też kilka faktów tutaj przytoczyć, one chyba nie są tak powszechnie znane, jak na to zasługują. To znaczy, Tomku, gdybyś mógł powiedzieć też o kilku takich symbolicznych instytucjach, mam na myśli choćby o gimnazjum w Balatonboglar, które funkcjonowało, które właśnie w momencie, kiedy tak naprawdę w całej Europie Środkowej nie istniała żadna inna szkoła średnia, która nauczała w języku polskim, to ta była jedna w tym urokliwym miejscu nad Balatonem. Ale jak sądzę, to jest jakby jedna rzecz, o którą bym poprosił, a z drugiej strony poprosiłbym Cię o pogłębienie tego tematu współpracy pomiędzy Antalem i Sławikiem, bo też chciałbym w dalszej kolejności powiedzieć o tym i wyjaśnić może, dlaczego te postaci, to znaczy Antala i Sławika, są tak symbolicznie istotne i tak w tak wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale również na Węgrzech, one są po prostu coraz bardziej obecne w tym, co zwykliśmy określać mianem polityki historycznej. Ja może zacznę od drugiej części pytania o współpracy obu panów, bo to rzeczywiście jest, można powiedzieć, sytuacja wyjątkowa. Na początku wypowiedzi wcześniejszej o ich spotkaniu i o błyskawicznej decyzji Antala, to jest pierwsza sprawa. Obu wiele rzeczy różniło. Sławik socjalista, pochodzący z bardzo biednej rodziny, Antal, można powiedzieć, z rodziny szlacheckiej, o wielowiekowych tradycjach niepodległościowych, taki można powiedzieć konserwatywny liberał w takim pewnym uproszczeniu. Ale mimo tego, że różnice na pozór były między nimi duże, to od początku ich współpraca układała się, można powiedzieć, wręcz znakomicie i szybko ta współpraca zmieniła się w prawdziwą przyjaźń, która przetrwała później najważniejszą próbę, najtrudniejszą próbę w 1944 roku, kiedy obaj trafili do więzienia Gestapo w Budapeszcie. I rzeczywiście losy Sławika na Węgrzech można traktować na kilku płaszczyznach i też tak starałem się to przedstawić w książce, bo oczywiście sporo tutaj mówimy o geopolityce, też staram się jakby w mojej biografii Sławika, którą pisałem z takiej pozycji pretekstowej, czyli patrzę z kilku mikro i makro skali na tę sytuację. Otóż można rozpatrywać ich działalność w kontekście geopolitycznym, szerszym, ale też również, i to wydaje mi się jest nawet chyba istotniejsze, na ich działania można patrzeć jako na znakomitą współpracę dwóch przyzwoitych osób. Nie jest to współpraca spektakularna, no to też obecnie często szukamy takich bohaterów spektakularnych, którzy dokonują jakichś takich, można powiedzieć, czynów w świetle Jupiterów, a tutaj mówimy o ich działalności takiej bardzo organicznej, można powiedzieć takiej skromnej działalności, która nastawiona jest na takie drobne, codzienne, organiczne sprawy i ta współpraca była rzeczywiście, nie była taka spektakularna, ale przynosiła znakomite rezultaty. Tutaj wspomniałeś o szkolnictwie. Rzeczywiście Sławik, Antal od początku dużą wagę przywiązywali do organizacji szkolnictwa, bo trzeba powiedzieć, polskiego szkolnictwa na Węgrzech, które też było bardzo w specyficznej sytuacji. Trzeba powiedzieć, że we wrześniu 1939 roku na Węgry
trafiło no, kilkaset do tysiąca młodzieży. Część to już była młodzież w miarę samodzielna, na przykład harcerze, którzy wraz z jednostkami wojskowymi się wycofali. Troszkę było dzieci, młodzieży, którzy trafili tam z rodzicami. Najczęściej były to dzieci z rodzin urzędniczych, inteligenckich, bardzo mało dzieci z rodzin robotniczych, chłopskich, bo też wśród emigracji uchodźców polskich na Węgrzech bardzo mało było robotników czy chłopów, w większości to była inteligencja. No i dla tych osób zaczęto organizować szkolnictwo. Początkowo były to takie małe szkółki, jakieś takie doraźnie organizowane, ale już od końca 1939 roku, a właściwie na początku 1940 roku faktycznie zaczęła działać szkoła nad Balatonem. Początkowo była to szkoła w Balaton Zamardi, miejscowości nad Balatonem. Następnie tą szkołę już jesienią 1940 roku przeniesiono do Balaton Boglar. No i trzeba powiedzieć, że w szkole tej uczyło się kilkuset uczniów, uczennic i warto podkreślić, przez dłuższy okres była to jedyna oficjalnie działająca polska szkoła na kontynencie europejskim, no oczywiście tutaj nie mówimy tutaj o Wielkiej Brytanii, na kontynencie, która mogła w sposób jawny działać. Wiele osób skończyło tam naukę na poziomie średnim, zdało nawet matury. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, no było to wyjątkowe osiągnięcie Sławika Antala, że taka placówka mimo różnych nacisków można działać. Tu też wykazał Antal znaczny, można to powiedzieć, taki spryt, zmysł polityczny, bowiem teoretycznie ta szkoła o takim statusie, można powiedzieć, pośrednim, ani tajna, ani jawna, mogła podlegać pod Ministerstwo Oświaty, na czele którego stał Balint Homan, który był dosyć proniemiecko nastawionym politykiem, ale udało się tak to załatwić, że również ta szkoła działała pod, można powiedzieć, pod protekcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w ten sposób mogła swobodnie działać. Oczywiście to tak dosyć łagodnie brzmi i gładko, że mogła działać, ale żeby utrzymać taką szkołę, oprzeć się naciskom niemieckim, znaleźć fundusze na działalność, mówimy tutaj o zapewnieniu młodzieży i nauczycielom najbardziej podstawowych potrzeb, to już sprawa była znacznie trudniejsza, czyli ten zakres opieki społecznej, to jest jeden z wielu przykładów tych działań na tym poziomie. Sławik od początku walczył, załatwiał znaczne kwoty zasiłków zarówno dla ludności cywilnej, jak również próbował w ten sposób pomagać polskim żołnierzom, którzy również otrzymywali, trzeba podkreślić, żołd ze strony węgierskiej. No, pieniądze, które pozwalały im przetrwać ten trudny okres wojenny w dobrych, czy nawet w bardzo dobrych warunkach. I na ich działalność można, jak wspomniałem, można patrzeć w różnoraki sposób, ale rzeczywiście są to postaci, można powiedzieć, symboliczne. Przeskakując już do 1944 roku, po wkroczeniu Niemców na Węgry, obaj się w jakiś sposób, można powiedzieć, ukrywają. Sławik w okolicach Balatonu, Antal wyjeżdża z Budapesztu i trafia do swojej rodzinnej posiadłości w Rosji. Obaj niestety zostają aresztowani, Antal nieco wcześniej, Sławik po kilkunastu tygodniach ukrywania się. Obaj trafiają do budapesztańskiej siedziby Gestapo i tam rozpoczyna się bardzo brutalne śledztwo w odniesieniu przede wszystkim do Sławika. Gra tutaj toczyła się o życie Węgra, bo Sławik i jego najbliżsi współpracownicy, którzy wówczas również trafili w ręce Niemców, zdawali sobie sprawę, że ich los jest już przesądzony i to wprost przekazali w Grypsach ich przyjaciołom węgierskim. Natomiast gra toczyła się o życie Antala, ponieważ oczywiście Niemcy mieli dobre informacje, dokładne informacje o jego działalności tej takiej jawnej, ale nie mieli dowodów na jego udział w akcji ratowania Żydów. Akcji, jak już wspomniałem, rozwiniętej na masową skalę we współpracy z polskim duszpasterstwem. Też tutaj pragnąłbym wskazać na taki paradoks. Sławik, taki zdecydowany antyklerykał w okresie międzywojennym, walczący z Kościołem katolickim na terenie Górnego Śląska, tutaj znakomicie współpracuje z polskimi księżmi i to można powiedzieć są takie trzy główne trzony akcji ratowania polskich Żydów, a więc biuro Antala, biuro Sławika, no i polskie duszpasterstwo. Oczywiście w tą akcję zaangażowanych było stosunkowo mało osób, bo to była tajna akcja. No i w czasie tego śledztwa Niemcy szukali przede wszystkim informacji o udziale Antala w akcji ratowania polskich Żydów. Tutaj Sławik, jego współpracownicy no, w żaden sposób absolutnie słowem nie wspomnieli o jego współpracy. Kilkakrotnie doszło do konfrontacji
torturowanego Sławika z Antalem. Antal do końca życia zmarł w 1974 roku. Wspominał to ostatnie spotkanie ze łzami w oczach ze Sławikiem, który go nie zdradził, który całą winę wziął na siebie. A trzeba tutaj podkreślić, że Antal, pracując w MSW, również organizował na przykład pomoc dla niemieckich dzieci, które te trafiły na Węgry w 1943 roku. I tam, biorąc to pod uwagę, gestapo też, można powiedzieć, był tutaj pewien czynnik łagodzący. No, sprawa tak się kończy, że Sławik trafia do obozu w Mauthausen-Gusen, gdzie 23 sierpnia 1944 roku zostaje powieszony wraz z grupą swoich najbliższych współpracowników, Edmundem Fiecem-Fietowiczem, jednym z liderów konspiracji cywilnej na Węgrzech. Antalowi udaje się przeżyć, no, dotrwać do końca wojny. Na tą ich współpracę można naprawdę patrzeć w rozmaitych kontekstach, ale wydaje mi się, że tutaj dla tych opisywania relacji polsko-węgierskich ważny to jest taki czynnik właśnie taki, można powiedzieć, ludzki, osobisty. Dobra, znakomita współpraca dwóch przyjaciół, którzy zostawili postawieni przed najtrudniejszymi próbami i którzy te egzaminy, mówiąc patetycznie, chociaż tego staram się też w książce takich słów oczywiście unikać, którzy te egzaminy zdali. Są to moim zdaniem doskonali patroni dla opisywania relacji w ogóle polsko-węgierskich w XX wieku, i w tym wymiarze szerszym i takim wąskim, ludzkim. Dziękuję Ci bardzo za to, co powiedziałeś. Chciałbym pociągnąć ten wątek Antala, czy właściwie już nie tyle Antala seniora, ale też wspomnieć o Józefie Antalu młodszym, który symbolizuje odzyskanie niepodległości przez Węgry po roku 89, czy może bardziej w wypadku węgierskim w roku 1990. I o to zaraz zapytam Miklosza Mitrowicza, ale chciałbym takie właściwie dopowiedzenie, bo prawdę powiedziawszy moglibyśmy o tym mówić dłużej. Zapewne nie na wszystko wystarczy czasu, ale takim bardzo ważnym kontekstem, może w ogóle jeszcze tym istotniejszym, że tak naprawdę od tego, Tomku, rozpoczynasz książkę, że pamięć o Sławiku i to, że w ogóle w jakimś sensie tą książkę teraz mamy, no zawdzięczamy, ktoś by powiedział, splotowi przypadków w jakimś sensie. Takich nieoczekiwanych wydarzeń, takich nieoczekiwanych kamyczków, które, jeżeli tak sobie mogę, nie może nieco pretensjonalnie powiedzieć, ale zainicjowały taką lawinę, która doprowadziła do odzyskania pamięci o Sławiku, jak i o Antalu, nie tylko w wymiarze tych jakby relacji polsko-węgierskich, o czym tutaj mówimy dosyć obszernie, ale również w tym bardzo istotnym tutaj kontekście, który tego się nie da oderwać. To jest jedna i cała historia, mam na myśli kontekst tego, że tak Antal, jak i Sławik zostali uhonorowani za pomoc ofiarom Holokaustu w początku lat 90. Myślę, że to jest kontekst niezwykle istotny. No ale właśnie, bo to nie jest do końca, myślę, może to nie być do końca zrozumiałe dla polskiego odbiorcy. Miklosz, gdybyś mógł powiedzieć w dwóch słowach, rodzina Antalów, to właściwie kto to jest? Jak to opowiedzieć? I jakie było znaczenie nie tylko Józefa Antala seniora, o czym tutaj już było, o czym już była mowa, ale też no, symbolicznie, kim był jego syn. Do tego, co Tomasz powiedział, że czyli wyjątkowy charakter tej sytuacji polega na tym, że rząd emigracyjny w Londynie, czy przedstawiciel rządu emigracyjnego w Londynie pochodził z opozycyjnych partii sanacyjnego rządu przedwojennego. Czyli Henryk Sławik też należał do, też był działaczem opozycyjnym sanacyjnego rządu, ale na Węgrzech przed wojną elita polityczna i społeczeństwa bardzo mocno sympatyzował
się z Józefem Piłsudskim, z jego polityką i oczywiście z rządem sanacyjnym. To była bardzo ciekawa sytuacja, kiedy jeden socjalista, antyklerykalny człowiek jak Henryk Slawik zawierał przyjaźnie z Antalem i może wstąpić do kręgu politycznego na Węgrzech. Tylko nawet warto zaznaczyć, nawet główny organ węgierskiej partii socjaldemokracji, to Népszava, pisał pozytywnie o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego, kiedy on zmarł. Czyli cała elita, oczywiście z wyjątkiem komunistów, którzy nie byli w parlamencie w okresie międzywojennym, większość elita polityczna sympatyzowała z Piłsudskim i sanacyjnym rządem. Istniał pewny kult Piłsudskiego na Węgrzech, czyli jako Horthy i Piłsudski obok siebie, jako bohaterowie polskiego i węgierskiego narodów, którzy powstali nowo państwo po pierwszej wojnie światowej. Czyli taka była polityczna sytuacja i Antal senior też, jak Tomasz już wspomniał, pochodził z szlacheckiej rodziny. Rodzina miała ziemię nad Balatonem w Szumlohegy i w wieku 19 w rodzinie Antala istniała taka tradycja przyjaźni polsko-węgierskiej, bo po stłumieniu węgierskiej rewolucji w 1849 roku jeden Polak, który brał udział w węgierskiej walce o wolność przeciw Habsburgom, został na Węgrzech i żył i pracował obok rodziny Antałów. Czyli taka tradycja była, ale była inna atmosfera politycznie w okresie międzywojennym i bardzo myślę, że to oczywiście była wojna światowa, w której nie liczył światopoglądy ludzi i nie liczył wcześniejsze czyny, różnych ludzi, ale moim zdaniem, kiedy mówimy o tej historii, o życiu, o działalności Slawiku i Antala, warto wspomnieć na to, że to naprawdę była wyjątkowa sytuacja, nie tylko z tego faktu, że Polacy i Węgrzy stali w drugiej stronie w tej wojnie, ale z tego faktu, że jeden socjalista, antyklerykalny człowiek mógł się zawierać przyjaźnie z Antalem, bo powstał wspólny interes przeżyć wojnę i ratować ludzi, ratować ojczyznę, odbudować ojczyznę po zakończeniu wojny. Zbliżając się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że warto byłoby jeszcze powiedzieć, i tutaj Tomku, ciebie bym poprosił o parę słów takiego podsumowania i też o wspomnienie nazwisk
myślę, że z imienia i nazwiska warto to zrobić, osób, które, no bez których w jakimś sensie tej pamięci o Sławiku by nie było, a skądinąd wiem, bo rozmawialiśmy przecież o tym też i być może twojego zainteresowania samym Sławikiem by nie było, gdybyś był taki dobry. Tak, sam proces przywracania pamięci o Henryku Sławiku, w ogóle co się działo z pamięcią o tym człowieku jest równie, można powiedzieć, ciekawy jak znaczna część jego losów, bowiem i tu trzeba porównać sytuację w historiografii węgierskiej i polskiej, bo pewne rzeczy są tutaj zbieżne, a pewne rzeczy jednak tutaj są troszkę inaczej wyglądają. Otóż bezpośrednio po wojnie pamięć o Henryku Sławiku w Katowicach na Górnym Śląsku istniała, był to polityk, którego wspominano na łamach lokalnej pracy w 1945-1946 roku, no ale po objęciu władzy przez komunistów sytuacja się zmieniła. W interesie władzy komunistycznej nie leżało przypominanie postaci socjalisty, który był jednocześnie antykomunistą, bo to trzeba to wyraźnie powiedzieć, żeby to wybrzmiało. Sławik był przed wojną socjalistą i antykomunistą, niepodległościowym socjalistą. I w interesie komunistów oczywiście nie leżało przywracanie pamięci o takich postaciach. Jednocześnie na Węgrzech, w historiografii węgierskiej również pisano bardzo mało, a jak pisano to w pewnym kontekście o pomocy udzielonej Polakom przez, jak to pisano, reżim Hortiego i starano się to tak interpretować, że otóż pewne burżuazyjne elity węgierskie pomagają burżuazyjnym elitom polskim po to, żeby uzyskać jakieś punkty dodatkowe, jakieś plusy po zakończeniu wojny, co oczywiście nie było prawdą. No i w efekcie tych uwarunkowań, zarówno na Węgrzech, mówimy tutaj o Józefie Antalu, jak i w Polsce, na Górnym Śląsku szczególnie, a również w kontekście ogólnopolskim, bardzo szybko zapomniano o Henryku Sławiku. Tutaj nie wchodząc w szczegóły, bardzo mało ukazywało się prac na ten temat. Nieco lepiej wyglądała sytuacja w Polsce, gdzie jakieś pojedyncze prace powstawały już w latach 60. w jakichś pismach niskonakładowych czy naukowych. Jak wspomniałem, gorsza sytuacja była na Węgrzech. Wspomniany to już kilkakrotnie István Lakszi, autor dwóch fundamentalnych prac na temat uchodźstwa polskiego na Węgrzech w czasie wojny. W latach 80. i to ciekawe, wydał dwie obszerne prace tylko po polsku. W 81 i 85 roku na temat uchodźstwa polskiego i żołnierzy polskich na Węgrzech. To pokazuje tą trudną sytuację w historiografii, można powiedzieć, na Węgrzech. No i właściwie już w latach 90., 80., 90. pamięć o Sławiku właściwie już zaniknęła. Tak, no, można powiedzieć, że nikt o nim nie pamiętał. I tutaj, gdyby nie determinacja właściwie na początku jednej osoby, Henryka Zwicimmermana, i o tej postaci też swoją książkę zaczynam, był to żydowski współpracownik Henryka Sławika, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w 1943 roku dotarł na Węgry i z powodzeniem współpracował z Sławikiem przez kilka miesięcy. Między innymi był jednym z organizatorów sierocińca w Vácu, gdzie były przetrzymywane i zostały uratowane żydowskie dzieci z Polski. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu osobach. I ten Henryk Zwicimmerman, po wojnie ważna postać izraelskiej polityki, dyplomata, świadek w procesie Adolfa Eichmanna, on już będąc sędziwym człowiekiem w latach 80. rozpoczął poszukiwania rodziny Henryka Sławika. W 87 roku przyjechał do Warszawy w chwili takiego, można powiedzieć, drobnego ocieplenia stosunków między Polską a Izraelem. Nie znalazł żadnej informacji tutaj w Warszawie, pojechał do Budapesztu, tam skontaktował się z żyjącą wówczas, przepraszam, tam skontaktował się z wnuczką Józefa Antala, Klarą Hej. To też ciekawa historia. Antal po wojnie marzył, żeby jego syn, właśnie Józef Antal junior, studiował w Polsce. No jego czasów studenckich przypadł na czasy stalinowskie, było to niemożliwe. I w latach 70. w Polsce studiowała wnuczka Józefa Antala, Klara Hej, z którą właśnie Henryk Zwicimmerman się skontaktował w 87 roku. Ale jakieś szczegółowe informacje o rodzinie Sławika nie odnalazł. Niestety już nieco zdesperowany umieścił prasowe ogłoszenie w krakowskim wydawnictwie, w krakowskiej prasie.
I otóż się okazuje, że w ten sposób skontaktował się, bo z rodziną Sławika, wówczas żyła jeszcze żona Henryka Sławika, Jadwiga, oczywiście jego córka. No i w ten sposób rozpoczął się taki proces bardzo mozolny przywracania pamięci o Henryku Sławiku. Dzięki zabiegom Zimmermana w 90 roku Sławik został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Również w tym samym roku to odznaczenie przyznano Antalowi. W następnym roku, w 91 odebrał je jego syn Józef Antal junior, który wówczas pełnił urząd premiera Wolnych Węgier. No, ale no, na Węgrzech postać Antala, z racji tego, że jego syn został premierem, została jakoś, można powiedzieć, w naszym stopniu jakoś przywrócona. Ale w Polsce ciągle pamięć o Henryku Sławiku na Górnym Śląsku była właściwie nikła. Ja, jak to już kilkakrotnie wspominałem w czasie różnych wystąpień, studiowałem w latach 90. w Katowicach. Nieco się interesowałem historią Górnego Śląska, ale o Sławiku nic nie słyszałem, nic nie słyszałem. No ale dzięki determinacji Henryka Zimmermana, który już jako człowiek bardzo sędziwy w 97 roku wydał wspomnienia, przeżyłem, pamiętam, świat, w których znaczny rozdział poświęcił właśnie Sławikowi Antalowi, dzięki jego zabiegom doszło do spotkania, i to jest taki kolejny dosyć bardzo istotny moment w tej całej historii. Otóż w 2001 roku z Zimmermanem spotyka się Grzegorz Łupczyk, wówczas kończący misję ambasadora RP na Węgrzech, i druga osoba Elżbieta Isakiewicz. Oboje, znaczy każda z nich z osobna piszą książki na temat Sławika, takie popularne, można powiedzieć, reportaże, które jakby są pierwszym etapem przywracania pamięci o tym człowieku. Od tego momentu zaczyna się taki mozolny proces. Osoby, które są zainteresowane relacjami polsko-węgiersko-żydowskimi w czasie wojny, już jakieś informacje mogły znaleźć, no ale jakiegoś tutaj przełomu nie było. Ale dzięki tym książkom, dzięki jeszcze ostatnim zabiegom Zimmermana, który na początku lat 2000 umiera, postacią Sławika zaczynają się powoli interesować władze państwowe, władze samorządowe, szczególnie tutaj władze Katowic. No i do mnie dociera, to już taki króciutko taki wątek tutaj już można powiedzieć bezpośrednio związany z moją książką, dociera Michał Luty, ówczesny wiceprezydent Katowic, entuzjasta, można powiedzieć, przywracania pamięci o różnych sprawach polsko-węgierskich, i dzięki namowom Michała Lutego, które nie były zbyt długie, zająłem się tą postacią. No i taka moja przygoda z Henrykiem Sławikiem właściwie zaczęła się ponad dekadę temu. Początkowo chciałem zająć się głównie jego okresem międzywojennym, bo stwierdziłem, że to jest nieopisane, no ale wchodząc stopniowo w temat, że tak powiem kolokwialnie, poznając nowe źródła, stwierdziłem, że trzeba dokładnie w miarę moich możliwości opracować biografię Sławika całościową. No i w ten sposób jakoś, myślę, mam nadzieję, przyczyniam się również do przywrócenia postaci o tym wybitnym Górnoślązaku, o tym wybitnym Polaku. Można sobie tylko życzyć, żeby to również powstała jakaś taka w miarę kompletna biografia Józefa Antala, bo to trzeba wspomnieć, w 97 roku wydane zostały jego wspomnienia po węgiersku, na początku lat 2000 nieco w wersji skróconej po polsku, ale to jest moim zdaniem jednak ciągle za mało, bowiem relacje polsko-węgierskie, patrząc tylko na ten okres wojenny, są w miarę dobrze opisane, kilka spraw jest dobrze opisanych, ale jak tak naprawdę zaczniemy krytycznie analizować różne aspekty tej wojennej rzeczywistości, to okaże się jednak, że jednak ciągle wiele spraw zasługuje na szersze przedstawienie, na opracowanie, a wiele spraw jest właściwie tylko tak poruszonych, można powiedzieć, tak pobieżnie tylko, i wydaje mi się, że tu jest spore pole do popisu zarówno dla badaczy polskich i węgierskich, a najlepiej we współpracy polsko-węgierskiej. Mam wrażenie takie, że chyba nie da się lepszej puenty, aniżeli tą, którą Tomasz Kurpierz zakończył swoje wystąpienie. Ja chciałem bardzo podziękować panom za udział w naszej dzisiejszej dyskusji. Chciałem bardzo podziękować tak Mikloszowi Mitrowiczowi, jak i Tomkowi Kurpierzowi. Tak, mam taką nadzieję, że to pierwsze dopiero z serii naszych spotkań dotyczących spraw polsko-węgierskich. Patrzę tutaj też na Miklosza i znajdującą się w tle książkę Tiltot Kapcsolat poświęconą współpracy opozycyjnej polsko-węgierskiej, czy też inspiracją, które opozycja węgierska czerpała z Polski w latach 1976-89, i pozwalam sobie o tym mówić dlatego, że mam nadzieję, że w niedługim czasie ukaże się polskie tłumaczenie tej książki, tak jak również mam nadzieję, że za jakiś zapewne dłuższy czas
też troszkę z uwagi na poważną objętość książki Tomka Kurpierza. Zobaczymy węgierskie wydanie książki poświęconej Henrykowi Sławikowi. A więc jednym słowem, to na pewno nie nasze ostatnie spotkanie, a pierwsze dopiero. Jeszcze raz bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom. Dziękuję bardzo. Henrykowi z Budapesztu i Tomkowi dziękuję bardzo. Z Katowic. Państwa zachęcam do śledzenia tego, co ukazuje się nie tylko w księgarniach Instytutu Pamięci Narodowej, ale również tego, co ukazuje się na kanale IPN TV. Mam nadzieję, że niebawem wrócimy do Państwa z jeszcze większą liczbą, ale wrócimy z kolejnymi publikacjami dotyczącymi współpracy polsko-węgierskiej, wspólnej polsko-węgierskiej historii. A dziś bardzo dziękujemy w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.